Katarzyna Cichopek ciężko pracowała na swoją drobną figurę. Nic więc dziwnego, że obserwujący ją fani ciągle dopytują, jakim cudem zabieganej aktorce udaje się utrzymać fantastyczną formę. Kasia postanowiła odpowiedzieć zainteresowanym na Instagramie. Kochani, często zadajecie mi pytania o moją dietę. Czy gotuję, czy korzystam z cateringów? Otóż nie będę wam ściemniać, że jestem mistrzynią kulinarną, bo nie jestem. To nie znaczy, że nie lubię gotować. Lubię, ale najczęściej nie mam na to czasu, mówiła Kasia w swoich social mediach. Myślicie, że jej narzeczony, Maciej Kurzajewski też jest na diecie pudełkowej, inaczej mógłby się zdziwić, zaglądając do lodówki po przyjściu z pracy w TVP. Prezenterka pytania na śniadanie przyznaje, że to właśnie brak czasu sprawił, że korzysta z gotowych rozwiązań zamiast stać godzinami w kuchni. Jestem bardzo zabiegana i właściwie codziennie każdy mój dzień wygląda nieco inaczej. Ciężko jest mi to usystematyzować, dlatego od zawsze właściwie jestem na tak zwanych pudełkach, powiedziała. Do tego aktorka włącza aktywność fizyczną. Najczęściej jest to trening cardio w postaci biegu na dystansie 5 kilometrów. Katarzyna Cichopek regularnie jest pytana o to, jaką dietę stosuje. Dietetycy pewnie teraz się złapią za głowę, ponieważ kaloryczność pudełkowej diety jest z pozoru bardzo niska. Warto jednak dodać, że kaloryczność jest kwestią indywidualną i warto ją omówić z profesjonalnym dietetykiem. Ja wybrałam 1200 kcal. Przypis redakcji. Wiem, to jest bardzo mało, ale dlatego, że lubię sobie robić taką trochę rezerwę kaloryczną na jakieś małe grzeszki. Natomiast ten i kiem zdrowy i zbilansowany. Moje dzisiejsze śniadanie to aksamitny twarożek ze szczypiorkiem i rzodkiewką w towarzystwie mini kajzerki, pomidorków i sałaty, a do tego szotrumiankowo, rumiankowo, bananowy, mówiła Kasia na Instagramie. Aż zgłodnieliśmy, a wy? Zobacz też.